Dzień dobry, witam was serdecznie w Poznaniu i wreszcie się doczekałam. Jesteśmy na początku mojej trasy codziennie fit tour, mojej trasy treningowa. W tym roku odwiedzę 10 miast z treningami, wykładami o zdrowym trybie życia, całym wydarzeniem, które trwa kilka godzin. Jestem mega podekscytowana, jest godzina 6:40, już zaczęliśmy rozkładać rzeczy tam na sali. O, akurat nie widać, ale tam widać takie małe rzeczy, to są rozkładane rzeczy. No, jestem bardzo podekscytowana. Nie mogłam spać i się budziłam co chwilę, bo się stresowałam, jak to będzie. Ale będzie na pewno super, mam pozytywne nastawienie. Rozkładamy już wszystkie ścianki, wszystkie materiały. Dziewczyny pakują pakiety powitalne, bo każdy uczestnik dostanie od nas prezent w postaci pakietu powitalnego z różnymi fajnymi produktami. I co? Działamy. Żeby nie było, że przychodzę na gotowe, jak niektórzy myślą. Tutaj praca od rana. Kto czekał? Bo ja czekałam. Nie mogłam się na to doczekać, ale w końcu jest. Ekipo! Już czas na trening! Pisanie fit alpaka. Jest cudowna, dziękuję. W ogóle sam fakt, że ktoś pomyślał o mnie, super. A i informacja dla osób ze Szczecina jest taka, że słuchajcie, dostałam jeszcze coś, więc jutro będę trochę większa, ponieważ dostałam zapas słodyczy w takim pudle, więc nie zdziwcie się, jak jutro będę plus 10 kilo. Wiecie. Co to był za dzień? Już jesteśmy po całym treningu, w Poznaniu, po wykładzie, po wszystkim. Siedzę na pustej sali i po prostu ogarniam jeszcze swoje emocje. Było mega. Dziewczyny, chłopacy w Poznaniu, mega pozytywne osoby, więc jak tylko wyszłam robić trening, to po prostu no taka energia mnie rozpierała, że oczywiście opracowałam jeden trening, zrobiłam kompletnie inny, ale to nieważne, było naprawdę, naprawdę super. Wszyscy się uśmiechali, pozytywnie się bawili, mega się zmęczyliśmy, zegarek mi pokazał ponad 500 spalonych kalorii, więc było trochę cardio. Dziewczyny jeszcze przed moim treningiem i chłopacy, przed moim treningiem mieli jeszcze trening rozgrzewkowy przeprowadzony przez Szymona. Wcześniej mogli też wziąć udział w strefie Martes, gdzie było takie wyzwanie, które polegało na tym, żeby zrobić jak najszybciej 3 ćwiczenia i spróbować pobić mój czas. Najszybsza uczestniczka prawie go pobiła, więc były niezłe emocje. Bardzo fajnie to wyglądało. Potem właśnie był mój trening, a na końcu zrobiłam wykład, na którym mówiłam o takich błędach, które bardzo często popełniamy w zdrowym trybie życia, o których często nie zdajemy sobie z nich sprawy. W związku z tym nie mamy jakichś efektów, albo nie mamy tego, czego oczekujemy, albo po prostu nie żyjemy tak zdrowo, jakbyśmy chcieli. Było super i bardzo mi się podobało, a teraz się pakujemy, tak naprawdę jesteśmy praktycznie spakowani i jedziemy na Szczecin. Dzień dobry, jest niedziela, godzina 6:25, a my wstaliśmy już, żeby jechać i szykować dzisiejszy trening. Pokażę wam, jak to wygląda od środka i co w ogóle robimy, żeby go przygotować. To co, lecimy? Zespani? Patryk zespany? Okej, dobra, jakoś damy radę. To co, działamy. Jesteśmy już na miejscu, teraz będziemy wypakowywać samochód i zanosić wszystko do sali.
Pierwszym etapem po przyjechaniu i rozpakowaniu się jest przygotowanie sali. Mamy kilka takich ścianek i na scenie, i przy scenie, które będą dostępne i które też na przykład służą na kotło do zdjęć, w związku z tym musimy je rozłożyć, co trochę zajmuje, więc zajmuje się tym duża liczba osób. W międzyczasie dziewczyny wolontariuszki, które są swoją drogą świetne w każdym mieście, pakują dla Was pakiety powitalne dla uczestników. Pokażę Wam coś ciekawego, o czym sama nie wiedziałam. Taka ścianka, jaką możecie zobaczyć na przykład tutaj, o tam, widzicie? W ogóle taki system wystawienniczy, tak to się profesjonalnie nazywa, mieści się w takiej małej torbie. Zobaczcie. I teraz z tej torby po prostu rozkładamy te rzeczy, zaraz Wam pokażę, a potem powstaje coś tak dużego jak to. Wygląda skomplikowanie, ale nie jest, bo zobaczcie, każda rurka jest oznaczona, więc potem łączymy jak w puzzlach, pasującą część do pasującej części. Jeśli tu mam dwójkę, to szukam teraz dwójki z drugiej strony. I zaraz zobaczycie, że bardzo szybko mi to, mało czasu mi to zajmie. Tu jest też kolejna ścianka gotowa. To jest w ogóle strefa z wyzwaniem, gdzie uczestniczki będą mogły wziąć udział w wyzwaniu. Trzeba zrobić 3 ćwiczenia w jak najszybszym czasie, spróbować pobić mój wynik. Tutaj będzie wyświetlony filmik z całą instrukcją, regulamin jest. Wszystko jest gotowe, można wygrać fajne nagrody. Spoko. Kolejnym etapem po rozłożeniu wszystkich ścianek jest testowanie sprzętu, no bo przecież musicie mnie słyszeć podczas treningu, uczestnicy muszą mnie słyszeć, więc teraz będziemy testować mikrofon. Muszę założyć go na siebie. Trzymaj. O, mikrofon się zakłada. Raz, dwa. I teraz muszę wyskoczyć na scenę i sprawdzić, czy będzie to słychać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Słychać? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wszystko jest chyba ok. Co jest dobrą wiadomością, bo podobno wczoraj mikrofon nie działał. Tak nam powiedział pan od nagłośnienia, ale jednak działa. Raz, dwa, trzy, cztery. Słychać mnie? Raz, dwa, trzy. Dobra, jest, działa. Dobra, po sprawdzeniu sprzętu tak naprawdę to już chyba wszystko. Mamy rozłożone ścianki, mamy sprawdzony sprzęt. Pakiety są przygotowane przez wolontariuszki. Więc teraz czekamy na pierwsze osoby. Zaczęła się już rejestracja, więc muszę siedzieć w kanciapie i czekam po prostu, aż dziewczyny się zarejestrują, potem będą miały trening rozkrzywkowy, dopiero ja wychodzę z treningiem głównym. W związku z tym pokażę Wam przy okazji, jak wygląda cały pakiet, który dostają uczestniczki. Dostają taki wielki worek treningowy z Pumy, a w nim pieczywko od Sonko, warzywne, jest świetne w ogóle z dipem, więc polecam. Wodę muszyniankę, bo uznałam, że to jest kluczowe, żeby wszystkie miały wodę.
ręcznik treningowy od Martes. Ten jest różowy, ale są też szare albo granatowe. Nigdy nie wiem, jaki to jest kolor. Przekąski od Woman's Best, różne, proteinowe, bo są i takie czekoladki, i są chipsy, i białko, wszystko. I jeśli chodzi o kosmetyki, to jeszcze jest baza pod makijaż z Ingrid. I to wszystko w takim woreczku, więc myślę, że całkiem bogaty pakiet. Dziewczyny i chłopacy też, chłopacy też to mają, są zadowoleni. Więc takie coś dostałam od razu na wstępie przy rejestracji, potem idą na trening rozgrzewkowy, tam rozgrzewa ich w każdym mieście inny instruktor, a potem wchodzę ja z treningiem głównym i daję wycisk, więc na pewno będą zakwasy na drugi dzień. A tu w tle pani fotograf i pani menedżer ogarniają foteczki. Jak tam wyszły foteczki? No. Ja tutaj dzisiaj jestem całowana, moi drodzy. Tak wygląda praca menadżery. Po prostu stoi i wszyscy mnie całuje. Bo Mania robi najwięcej roboty i jest głową tego biznesu. Jestem mózgiem, jak Pinki i mózg. Agata, ty co dzisiaj robisz? Ja dzisiaj robię zdjęcia i daję takie oto naklejeczki. Czekaj, o, jest ostrość. Dobrze. To ona, tak jest. W innych super. Miastach też będę dawała, ale trzeba sobie zdjęcie zrobić. Ale tylko naklejki. Tylko naklejki. Okej, już jest po treningu rozgrzewkowym. Dzisiaj prowadził go w Szczecinie Łukasz. Łukasz, co robiłeś z dziewczynami? Cześć, dzień dobry. No my dzisiaj robiliśmy troszeczkę nietypową rozgrzewkę, u nas jeszcze nie tak bardzo popularną, ale po wrażeniach osób, które tutaj były i uśmiechniętych buziach, mam nadzieję, że przyjemną. Animal Flow, tak? Elementy tego systemu były wplatane w naszą rozgrzewkę. Sam system opiera się w dużej mierze i skupia się na własnym ciele, tak? Czyli generalnie pracujemy tylko z masą własnego ciała. No i staramy się zrozumieć nasze ciało, tak? Postępować zgodnie z tym, jak ono odczuwa, co wydaje mi się, że jest bardzo ważnym i bardzo fajnym elementem, tak? Możemy wzmocnić wszystko. Nadgarstki, dłonie, brzuch, nogi, pozycje możemy sobie progresować, czyli jeżeli jesteśmy początkujący i dopiero zaczynamy, mamy wersję light. A jeżeli lubimy wyzwania, mamy również wersję hardcore. Super. No i dzisiaj udało nam się przejść parę takich etapów, czyli zaczęliśmy lightowo. A potem było ciężej. Była energia, także no. Sami troszeczkę sprowokowali tą całą sytuację do tego, żebyśmy pociągnęli to rozumiem. Do góry i dali radę. Super, ja próbowałam Animal Flow, jak byłam właśnie na takim evencie sportowym z Pumą i też mi się bardzo podobało. I wbrew pozorom niby się człowiek tak dużo nie rusza, ale całe ciało pracuje, wszystkie mięśnie pracują. Naprawdę można to poczuć. No, wiesz, no, myślę, że sumie, są zadowoleni. W sumie na tej scenie, tak jak mówiłem dziewczynom, że nie ruszyliśmy się z miejsca, no. A jednak troszeczkę tego ciepła w środku się wytworzyło. Tak, trochę po było. I sama mówisz, że miałaś te doświadczenia tak, i są pozytywne, tak, prawda? Tak, najbardziej. Super w ogóle taka forma zajęć. Bardzo mi się podobała. Ekstra. No to co ja ze innego. Swojej strony polecam. No. Fajnie, że w Szczecinie pojawiło się tyle osób. Mam a nadzieję, gdzie, że gdzie znajdą takie zajęcia w Szczecinie? W Szczecinie zapraszam serdecznie do Prime Fitness Klubu, tak? Jesteśmy w dwóch miejscach, tak. Jestem super. Instruktorem Animal Flow, na razie jedynym w zachodniopomorskim, ale zachęcam wszystkie inne osoby po kursie do tego, aby uzyskiwały te patenty instruktora. Im nas więcej, tym nas lepiej, tak, bo to jest społeczność otwarta. Na razie zapraszam serdecznie do Prime Fitness Klubu, jestem tam dla was, możemy się wspólnie pobawić, porozciągać, potańczyć, pośmiać. I wzmocnić całe ciało. I wzmocnić całe ciało. Super, dzięki. Dziękuję bardzo. No i jesteśmy już po treningu, zmachana, zaraz zaczyna się mój wykład o zdrowym trybie życia. Było super, jeszcze robiliśmy dodatkowe pajacyki, bo mój zegarek pokazał 499 spalonych kalorii, no i tak, nie mogłam tego zostawić. Więc poprosiłam Szczecin, żeby zrobili jeszcze ze mną 10 pajacyków, żeby już dobić do tej 500-ki, żeby to fajnie wyglądało, no i w Poznaniu też było 500, więc żeby było porówno, wiecie o co chodzi. No, więc bardzo mi się podobało, mega też energia i bardzo uśmiechnięte osoby w Szczecinie. I teraz
Szybko się ogarniam i zaraz prowadzę wykład. Już po wykładzie i tak naprawdę po wszystkim robiliśmy jeszcze przez chwilę zdjęcia na ściance, którą właśnie Monika składa, o tam. A teraz już praktycznie spakowani, scena już praktycznie pusta, pakujemy się i wracamy do Wrocławia, bo za tydzień kolejne treningi i kolejna część trasy. Patryk tam już chowa coś, o tam, dobra. To wielkie dzięki, jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał, czekajcie na nowe filmy z treningami, z jedzeniem, będzie tego trochę. No i oczywiście na te vlogi i napiszcie mi, co Was interesuje z tej trasy, może jest coś konkretnego, co byście chcieli zobaczyć, może wcale nie backstage albo coś innego, to ja postaram się to dla Was nagrać, tylko mi o tym napiszcie w komentarzu. No a na dzisiaj to już tyle, do zobaczenia, hejka!